Tegoroczna Noc Bibliotek odbywała się pod hasłem Znajdź wspólny język. Jej odsłona zorganizowana w sobotę 5 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie była skierowana przede wszystkim do młodszych czytelników i przebiegała niejako w trzech osobnych odsłonach. Po pierwsze spotkanie autorskie z panem poetą, który nie wyjawia swojego imienia i nazwiska, ale jest ulubionym pisarzem dzieciaków, które kochają ptactwo domowe. Bo pan poeta pisze właśnie o ptakach, o kurach, o kurze, która była na diecie. I tu właśnie z dziećmi zaplanował kolejne etapy tej diety kurzej. Wszyscy bawili się wyśmienicie przy pomocy chusty klanzy, warsztatów, rysunków. W drugiej odsłonie uczestnicy Bibliotecznej Nocy zostali zabrani w podróż do odległego Orientu. Ich przewodnikami w tej wyprawie byli członkowie grupy Studnia O, w skład której wchodzili opowiadaczka Agnieszka Eisenkaim oraz wokalista i instrumentalista Marcin Zadronecki, grający na tradycyjnych instrumentach arabskich. Pokonała dla nas przepiękną opowieść, rodem z tureckiego targu, pełna zapachu, smaku orientalnego targowiska. Razem snuliśmy opowieść, dzieciaki żywo uczestniczyły w całej historii, dopowiadając i snując kolejne etapy. Ostatnia atrakcja była już atrakcją typowo nocną. Dzieci w zupełnej ciemności, oświetlając sobie drogę jedynie latarkami, miały okazję przejść przez labirynt sensoryczny wytyczony wśród bibliotecznych regałów, spotykając po drodze przedmioty związane z bohaterami ich ulubionych opowieści. Nasze animatorki przeprowadzają dzieci przez wszystkie działy biblioteczne. Można powąchać, można dotknąć, można posmakować poszczególnych działów, bo mamy coś do jedzenia. W świecie Harry'ego Pottera można spróbować fasolek wszystkich smaków znanych fanom serii o czarodzieju. Przed nami także atrakcje etnograficzne, a na koniec odciśniemy wszyscy dłonie w masie solnej, tak żeby dotknąć tego kształtu i tak, żeby zostało to z nami na troszeczkę dłużej. Noc Bibliotek zorganizowana w poczytalni przyciągnęła naprawdę wielu młodych czytelników. Wejściówki na zabawę w labirynt sensoryczny rozeszły się bardzo szybko, a przy dwóch pozostałych bibliotecznych atrakcjach sala była pełna. No cóż, tylko pogratulować.